szachy, warcaby, domino i inne gry w rozmiarze XXL można było zagrać w weekend na katowickim rynku. Bardzo dobre, bo przyciąga dzieci, młodzież. Wakacyjne rozgrywki szachowe, czyli doskonalimy, uczymy się królewskiej gry, możemy rozwiązywać zadania, rozgrywać partie towarzyskie przy szachach stolikowych i przy szachach plenerowych. Można nabyć literaturę szachową, można porozmawiać z rekordzistą świata w najdłuższym maratonie szachowym. Szachy są często nazywane grą królów. Na Górnym Śląsku nie brakuje jej miłości. Akurat przechodziliśmy, kiedyś grałem w szachy, nawet w zawodach startowałem, a tak sobie dzisiaj jakąś prostą gierkę po latach. Szachy są bardziej sprawiedliwe jak polskie sądy, dlatego że tam za popełniony zły czyn kara jest natychmiastowa i proporcjonalna do popełnionego czynu. Szachy rozwijają widzenie przestrzenne. Niektórzy uważają, że takie gry są lepsze od komputerowych. Są lepsze dlatego, że tu nie ma szczelania, takich gier, kopania w piłkę. Na pewno są zdecydowanie lepsze. Na pewno ta bardziej rozwija umysł, no tutaj trzeba więcej myśleć. Uważam, że takie gry są dużo lepsze jak komputerowe. Jestem zwolennikiem takich gier. Na placu pojawiło się również kilkadziesiąt mniejszych plansz, na których można było spróbować swoich sił. Głównym celem to jest odciągnięcie młodzieży od demona współczesności, czyli od nadmiernego przesiadywania i spędzania czasu przy grach komputerowych, spędzenia na świeżym powietrzu wolnego czasu przy bardzo intelektualnej grze, jaką są szachy. Jak przekonują organizatorzy, każdy może zostać mistrzem szachowym. Warto wziąć udział w kolejnej imprezie. Ta odbędzie się w centrum Katowic 4 i 5 sierpnia.